Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałbym powiedzieć parę słów na temat modyfikatora Wireframe. Jest to modyfikator, który ze zwykłej bryły jest w stanie zrobić piękną ramkę. Dla przykładu, wstawiłem teraz na scenę elegancko wyglądający plane. Jest to płaski kwadrat, co jest w sumie masłem maślanym, ale nawet w matematyce czasami jest takie stwierdzenie, a bardziej chyba w fizyce. Dodaję teraz modyfikator Wireframe, który robi z tego kwadratu taką właśnie elegancką rameczkę. Jeżeli się mu przyjrzymy z bliska, to możemy szybko zauważyć, że jest on jednak taki trochę dziwny. Na przykład jego krawędź wygląda w ten sposób. Jest to krawędź, która jest taka wklęsła, wypukła. Trudno powiedzieć, jak to rozumieć. Można skorygować tę krawędź w ten sposób, że naciskamy w modyfikatorze, w jego ustawieniach checkbox Boundary. To wypełnia tę brakującą część i dzięki temu mamy elegancką ramkę o przekroju takiego rombu. OK? Tak to może wyglądać. To jest podstawowa rzecz. Teraz, ta ramka może mieć różną szerokość. Do zmiany szerokości tej ramki służy parametr thickness, więc jeżeli go podkręcę, to zobaczymy, że nasza ramka robi się coraz grubsza. I tak wesoło podkręcać można, praktycznie rzecz biorąc, aż do oporu, a dokładnie do wartości, która wynosi 1. Oczywiście, jeżeli wcisnę tutaj 2, to również polecimy dalej, ale sam suwak pozwala na scrollowanie tylko do wartości 1. No i to jest takie ograniczenie miękkie, powiedzmy, łatwo je pokonać. Jeżeli teraz jadę w drugą stronę, to już tylko do jedynki dojeżdżam. No i cóż z takim modyfikatorem można ciekawego zrobić? On ma bardzo wiele fajnych zastosowań. Wydawałoby się, że jest niepotrzebny, ale zauważcie na przykład, co można zrobić, jeżeli dodamy do sceny na przykład taką kulkę. Dodałem UV Sphere i teraz w tym UV Sphere ustalę sobie na przykład 16 segmentów i 8 pierścieni, a następnie dodam modyfikator Wireframe. Proszę zobaczyć, co dostaje. Czy nie przypomina Wam to przypadkiem czegoś jak kula ziemska z siatką równoleżników i południków? Ba, wypas. Z tym, że teraz tak, oczywiście thickness tu należałoby troszeczkę zmniejszyć, żeby ona była taka chudziutka, ta nasza planetka. No i potem już ją mamy. Więc to jest jedno z zastosowań. Ze zwykłego mesha możemy zrobić elegancko siatkę. Co więcej, taką siatkę możemy potem elegancko wyrenderować i się wydaje, że ten mesh jest w postaci siatki. A normalnie tego bez tego modyfikatora nie możemy zrobić. Jeżeli odznaczę renderowanie tutaj, to w widoku 3D będę nadal miał działający modyfikator, ale na renderze tego modyfikatora nie zobaczę. Trudno wyrenderować tutaj siatkę bez jakichś trików, na przykład bez włączenia edges w postprocessingu albo bez użycia freestyle'a. A normalnie, jeżeli mam tego typu akcję, że działa ten modyfikator, to mogę użyć tego modyfikatora właśnie do zrobienia czegoś takiego jak siatka obiektu. Aby ta siatka się pojawiła razem z oryginalną kulą, należy odznaczyć checkbox o nazwie Replace Original. W tym momencie pojawia się również oryginalny mesh, z którego powstała siatka. Jeżeli teraz zrobię render, to mam elegancko render z siatką. Oczywiście sprawa jest związana z materiałami, żeby to wyglądało ładnie, ale tak czy inaczej mamy tutaj siatkę, z którą można coś robić. Teraz następne rzeczy, które tu mamy. Przede wszystkim, tego typu siatka powstaje na oryginalnej siatce obiektu, który mamy tutaj. Możemy użyć do kontrolowania, które strefy tego obiektu ulegną działaniu siatki za pomocą zwykłych wag wierzchołków. Wystarczy tylko, że w trybie obiektowym będąc, wcisnę Ctrl Tab, ewentualnie wybiorę sobie z tego menu Weighted Paint. Wtedy mogę malować wagi wierzchołków, na przykład w ten sposób. Jeżeli pomaluję te wagi troszeczkę, na przykład to tak, zaraz smeru zrobię, będzie tutaj wszystko namalowane, o, w ten sposób, to teraz po powrocie do trybu normalnego pozornie nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje dlatego, że mam jeszcze stare ustawienia, a więc na początku wyłączę replace, znaczy włączę replace original, aby znikła oryginalna kulka, a następnie wybiorę sobie grupę wierzchołków, którą podczas malowania wag utworzyłem. Ona się tworzy automatycznie. Jeżeli taką grupę wybiorę, to widzę, że w tym momencie zostały przerobione na siatkę tylko te wierzchołki, które oryginalnie miałem pomalowane. Proszę zobaczyć, tak to wygląda. Tu, gdzie jest ten niebieski obszar, nie ma nic. A więc jest to siatka takiej niedokończonej, może Gwiazdy Śmierci, gdy ją zaczęto budować w Gwiezdnych Wojnach, czy jakiegoś tego typu akcja. Również doskonała rzecz do tworzenia różnego rodzaju połamanych, zniszczonych obiektów, które mają tylko taki szkielet i to w dodatku niekompletny. Świetna sprawa. Teraz jest tu jeszcze kilka innych fajnych opcji, które warto znać, więc może wywalę ten obiekt, dodamy sobie teraz zwykły plane i ten plane, żeby mu zrobić kuku, troszeczkę spróbuję go porozcinać, a więc tryb edycji, klawisz W i subdivide dwa razy. I teraz chciałbym jeszcze pociąć coś, co będziemy mieli tutaj w tym ostatnim
malutkim ścianku. Nacisnę K i za pomocą narzędzia Knife, o którym też będzie trzeba kiedyś zrobić tutorial, wstawię kilka dodatkowych rozcięć. Na przykład w ten sposób sobie potnę. Tak po prostu złośliwie, ciach, ciarach, ciach. O, dobra, mam to zrobione, teraz wciskam Enter, no i jest pocięty, elegancko, tak jak to zrobiłem. I teraz, jeżeli do takiego obiektu pociętego dodam sobie ten modyfikator wireframe, to oczywiście dostaję ramkę. Ramka elegancka, przypomina troszeczkę różdż wyciągnięty z grilla, z jakimś fikuśnym okienkiem. No i teraz możemy się przyjrzeć pozostałym parametrom, które tutaj mamy. Przede wszystkim, parametr taki jak even thickness oznacza, że każda ramka na przestrzeni całego tego mesza będzie miała dokładnie tę samą grubość. Jeżeli go odznaczę, wtedy te grubości mogą być różne i to można łatwo zaobserwować. Proszę zobaczyć, jak teraz zwiększam grubość, to już widać na oko, że ta grubość, którą tutaj mam, nie jest we wszystkich miejscach taka sama. Oczywiście zaznaczę także boundary, aby mieć zewnętrzną ramkę. No i teraz widać, że tu na przykład w tych miejscach, gdzie były gęstsze załamania geometrii, tam gdzie są spotkania wierzchołków w krawędziach, tam mam po prostu grubsze ścianki. Even thickness powoduje, że te ścianki wszędzie są tak samo grube. Dobra, następna rzecz to jest coś takiego, co jest w ogóle genialną opcją, którą po prostu uwielbiam. To jest relative thickness. Relative thickness to jest opcja, która określa grubość tej ramki. Oczywiście ta grubość zależy od parametru thickness, ale relative thickness to jest grubość względna. Grubość względna to jest coś takiego, co zależy od ilości geometrii. I teraz, jeżeli się przyjrzycie, jeżeli zwiększę grubość tego rozcięcia, to łatwo zauważycie, że grubość jest tego typu w tych miejscach, gdzie są grube ściany potrzebne. Natomiast tam, gdzie są detale, gdzie są drobniuszkie krawędzie, krótkie, ta grubość jest znacznie mniejsza. I to jest genialny dosłownie dodatek, który mi się w tym miejscu bardzo, ale to bardzo podoba. Super sprawa, polecam stosować. No i cóż tu jeszcze zostało? Mamy także taki parametr jak offset, mamy crease edges, crease weight i material offset. Już tłumaczę, o co tutaj chodzi. Najprościej byłoby to pokazać na przykładzie takiego zwykłego plane'a, którego załatwimy wireframe'em na taką wychudzoną nieco ramkę. Otóż ten offset, który tutaj jest, decyduje o tym, w jakim miejscu znajdzie się obiekt oryginalny względem tego obiektu pociętego. Więc jeżeli sobie włączę obiekt oryginalny, tak aby go było widać, tutaj w środku on jest, to sterując wysokością offsetu mogę określać, po której jego stronie pojawi się zmodyfikowana geometria. Bardzo prosty efekt, czasami się może przydać. To, co jest tutaj, czyli material offset, określa, jak będzie kolorowany, czy też jakim materiałem będzie obleczona nowa geometria w stosunku do tego starego. Wystarczy tylko, że do takiego plane'a, od takiego tutaj, dodam nowy materiał, któremu ustawię kolor na przykład na czerwony i dodam także drugi materiał, któremu ustawię kolor na zielono. I teraz są dwa materiały na obiekcie. Wiemy oczywiście, że dwa materiały na obiekcie to jeszcze nie znaczy, że obiekt będzie miał dwa kolory. Na razie dominuje ten pierwszy materiał, on jest przypisany do wszystkich ścian tutaj, a konkretnie tylko do tego jednego plane'a. Nowa geometria, która powstaje na skutek działania modyfikatora, może korzystać z innego materiału w stosunku innego niż ten, który miał obiekt oryginalny. I to się robi za pomocą tego material offset. Jeżeli ustawię material offset na 1, to znaczy, że numer materiału będzie o 1 większy niż ten numer podstawowy materiału, który jest w moim obiekcie, a więc to będzie następny materiał. Jakbym chciał jeszcze następny, to zaznaczam offset 2 i tak dalej. Oczywiście teraz nie ma ich, więc wszystko jest jakby zakończona na tym zielonym materiale. No ale dzięki temu widzimy dokładnie, że mamy obiekt oryginalny, piękny czerwony i dookoła niego jest jakaś zielona micha, z której można zrobić na przykład miskę na napój dla zwierzątka, psa, chomika lub też nawet jakiegoś niewolnika trzymanego w piwnicy. Dobra, więc teraz już bez żartów mamy ostatnią opcję do opowiedzenia. Mamy crease edges i ten crease edges tak naprawdę wydaje się nie działać. Czy zaznaczę, czy nie zaznaczę, czy coś tutaj zmienię, nie ma to żadnego znaczenia, dopóki nie dodam czegoś takiego jak modyfikator subsurf. Subsurf, czyli subdivision surface, o tutaj, który można dodać również za pomocą skrótów klawiaturowych Ctrl 1, 2, 3, 4, 5. Szóstka także wchodzi. Nie, to była piątka, szóstka nie wchodzi. Więc 5 to już jest taki naprawdę dosyć gęsty mesh. Proszę zobaczyć, ile ścian wygenerował. Oczywiście pociął również tego oryginalnego mesha, którego mogę sobie nadal ustawiać na różnych wysokościach. No i teraz mam coś naprawdę przypominającego miskę. Sorki za skojarzenia. I teraz tak. Ten crease wake, który tutaj jest, określa siłę przyciągania do krawędzi tego modyfikatora subsurf. On generalnie rzecz biorąc ładnie te krawędzie zaokrągla, zwłaszcza wtedy, kiedy jest gęsta siatka.
Jeżeli jego stopień będzie troszkę mniejszy, to to zaokrąglenie będzie bardziej kanciaste, no ale tak czy inaczej ono tutaj jest. I teraz za pomocą tego parametru crease można przyciągać tego subsurfa do krawędzi. Teraz zwiększam go, jak widać nic się nie dzieje, ale nie dzieje się nic dlatego, że nie włączyłem tego checkboxa. Jak go włączę i teraz będę zwiększał, to proszę zobaczyć, że w pewien sposób kontroluję jakby, jak bardzo subsurf zaczyna się przyciągać do krawędzi. Dostałem teraz taki efekt. To przyciąganie do krawędzi ma miejsce tam, gdzie były wierzchołki oraz tam, gdzie były oryginalne wierzchołki, które teraz nie widzę. O tutaj. A więc do tych wierzchołków wirtualnych, generowanych przez modyfikator, mogę dodać, czy też przyciągnąć subsurfa za pomocą tego parametru crease. No i to jest w ogóle niesamowicie fajna opcja. W zasadzie zastosowania trzeba do niej jakieś wymyślić, na razie nic mi nie przychodzi do głowy, ale jeżeli ustawię crease maksymalny, czyli na 1, to dostaję taki kształt. Trudno byłoby go uzyskać normalną metodą. Mogę także odhaczyć, czy też zahaczyć, żeby nie było naszego oryginalnego mesha. No i mam teraz jakiś taki dziwny obiekt, który wymodelować ręcznie byłoby pewnie dość trudno ze względu na złożoność jego siatki. Weźmy sobie na przykład coś takiego. O! No i dobra, to jest w zasadzie wszystko, co dotyczy tego modyfikatora wireframe. Pozostała jeszcze jedna opcja, o której zapomniałem powiedzieć, to jest ten faktor tutaj. Jeżeli pomaluję sobie jakieś wagi wierzchołków, na przykład tu, teraz wrócę i wybiorę sobie grupę, to wtedy staje się dostępna również opcja faktor. Faktor działa w ten sposób, że pozwala również wierzchołkom, które nie są w grupie lub też mają wagę ustawioną na zero, również pozwala takim wierzchołkom na pewne poddanie się działaniu tego modyfikatora. Zatem w płynny sposób możemy sterować, jak deformować się będzie i generować nasza geometria. Super opcja i bardzo skomplikowane rzeczy można w ten sposób uzyskać. No wystarczy na przykład powiedzieć, że przecież każdy z obiektów, który mamy na scenie, ma jakąś siatkę wierzchołków i można ten modyfikator stosować na wszystkich takich obiektach. Przykładowo na naszej Susan, która jest najczęściej naszym królikiem doświadczalnym. Susan teraz wygląda pięknie. No i tu można się byłoby z nią bawić. Ok, na razie jest Susan z drutu. Dziękuję za uwagę. To jest wszystko na temat tego modyfikatora. Do zobaczenia w następnych tutorialach.